Ochotnicza Straż Pożarna w Terespolu, znajdująca się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W dniu dzisiejszym, 4 maja 2024 roku, w dzień naszego patrona, świętego Floriana, zorganizowaliśmy piknik strażacki dla młodzieży, dla dzieci z Terespola i nie tylko, dla wszystkich odwiedzających Terespol. Na pikniku mamy do dyspozycji dla dzieci zabawki dmuchane, z których mogą korzystać dzieci, jak również coś słodkiego, wata cukrowa, popcorn oraz kiełbaski i inne rzeczy z grilla. Jako że mamy piękną pogodę, to dzisiaj nam się to udało. Także dzisiaj wszystkim dziękujemy za przybycie. Również dziękujemy sponsorom, gdyż głównie za ich przyczyną to się dzisiaj odbyło, się odbywa. Sponsorami naszego pikniku dzisiaj są Poleskie Specjały z Terespola oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Ten sprzęt, który widzę tutaj, to jest sprzęt jednostki OSP z Terespola. Tak, to wszystko jest naszej jednostki. Tu po prawej stronie mamy samochód Tremolo Master, który otrzymaliśmy w ubiegłym roku latem ze wsparciem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wyposażenie było na naszym stanie zakupione innego programu, innych środków zostało zakupione wyposażenie. Natomiast tu, panie Józefie? Samochód średni MAN, zakupiony w 2018 roku, jest na wyposażeniu naszym już 6 rok. Też jest w pełni wyposażony. Tak. To są samochody typowo ratownicze, prawda? Już nie chodzi głównie o pożary, ale bardziej o pomoc drogową. Ten samochód MAN jest typowym pożarniczym samochodem, natomiast Renault Master był zakupiony na potrzeby ratownictwa drogowego. Mamy jeszcze jeden samochód. Jeden samochód, jest to samochód 9-osobowy. To próba, mam nadzieję. Tak, to albo i nie. To może być akcja. Potrzebny jesteś, panie Józefie? Akcję? Nie. Zostało ustalone, kto w razie czego wyjeżdża dzisiaj. Ten samochód został przygotowany do tego, że może wyjechać. No to, drodzy Państwo, udało nam się od razu jeszcze zobaczyć, jak strażacy szykują się na akcję. To nie są ćwiczenia, powtarzamy, to nie są ćwiczenia. Ekipa z OSP Terespol otrzymała wezwanie i w tym momencie część osób, która brała udział w pikniku, łącznie z wozem, tak właśnie wyjeżdża na akcję. Takich wyjazdów właśnie na ratunek zdarza się często? W ciągu roku, na ten moment, po wejściu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, wyjazdów jest około 100, z czego około 30 jest na zagrożenia lokalne. Raczej to są podtopienia, pompowanie wody. Na wezwanie przez Krajowy System wyjeżdżamy około 80 razy. Trochę o jednostce. Ilu mamy strażaków? Strażaków, łącznie druhów w Straży Pożarnej jest 66 osób, które mogą brać udział w akcjach, czyli z przeszkoleniem oraz badaniami. Jest 30 czynnie uczestniczących w akcjach, czyli za każdym razem wyjeżdżających jest około 20. Młodzi w Terespolu dopytują się o pracę w Straży Pożarnej, o tym, jak zostać strażakiem w OSP? Zdarzają się jak najbardziej. Mamy młodzieżową drużynę również w Terespolu. Ciężko jest w tej chwili namówić. Wiemy, że jest to ciężka praca.
Ale zdarzają się tak, przychodzą, pytają. Zawsze mamy jakiś nowy, młody narybek, który zaczyna już później funkcjonować w straży. No i na koniec jeszcze, panie Józefie, proszę, opisz mi atrakcje, które są na tutaj. Mówiliśmy o sprzęcie, wozy opisaliśmy. Zacznijmy od dmuchańca. Dostępny dla dzieciaków. Tak, za darmo dzisiaj jest dostępny dla wszystkich chcących się wyskakać, wyszaleć. Mogą tutaj obejrzeć nasz sprzęt, którym dysponujemy. Czyli żeście zamówili. Pogoda została zamówiona specjalnie, tak? Tu mamy namiot. Namiot pneumatyczny, ratowniczy. Tak, jak najbardziej. Namiot pneumatyczny, ratowniczy. Został zakupiony z funduszy premiera w ubiegłym roku. Czas stawiania jest około 5 minut. Jest to namiot, który będzie wykorzystywany do akcji pomocy gdzieś. Czasami jest potrzebna pomoc przy większej ilości osób poszkodowanych. Zabezpieczenie miejsca. Tak. Dobrze, panie Józefie, poproszę jeszcze ze mną. Przejdziemy, drodzy państwo, delikatnie jeszcze po tej stronie. Mam nadzieję, że muzyka nam nie będzie mocno przeszkadzała. Natomiast jeszcze z tej strony, panie Józefie, właśnie co widzę? Są stoiska. Stoiska, no tutaj mamy różnego rodzaju gadżety dla dzieci, dla młodzieży. Są to odblaski, które wiadomo niejednokrotnie ratują życie na poboczu. Są, bądźmy bardziej widoczni, pod hasłem takim są rozdawane te odblaski, żeby młodzież była, żeby dzieci były widoczne na ulicy nocą. Mamy też coś do picia, mamy popcorn i mamy te słynne kiełbaski. Kiełbaski, tak, ale również jest i wata cukrowa tam. Przygotowują. I to wszystko jest w ramach akcji Dnia Strażaka, wszystko jest za darmo. O jednym sprzęcie zapomnieliśmy, motocykl. Motocykl otrzymaliśmy z inspekcji transportu drogowego w Lublinie, na terenie Lublina, województwa lubelskiego. Takie dwa motocykle zostały rozdysponowane dla ochotniczych straży. Świetna impreza, panie Józefie. Mikrofon nam znowu uciekł. Prezesie jednostki OSP w Terespolu. Czego wam życzyć? Tyle samo, powrotów i wyjazdów. Od tego wam życzymy. Dziękuję.